Nazywała się ta miejscowość, gdzie doszło do zabicia Bin Ladena. Tutaj także mała wizualizacja tego, jak posiadłość dowódcy czy też przywódcy Al-Kaidy wyglądała, ale do tej ilustracji jeszcze dziś w początku dnia wrócimy. Mariusz Zawadzki dziś z Waszyngtonu pisze specjalnie dla Państwa o tym, co działo się wtedy, a więc podczas operacji w Pakistanie, co wówczas działo się w Waszyngtonie, czyli w Białym Domie. To zdjęcie przed sekundką Państwo widzieliście, to właśnie Biały Dom. I oficjalna strona Białego Domu, gdzie takie zdjęcie zostało zamieszczone, i także w siedzibie CIA, gdzie również podgląd na żywo do tego, co dzieje się w Pakistanie, miały najważniejsze osoby ze służb specjalnych Ameryki Północnej. No to tyle tytułem wstępu. Szczegóły na temat tego, co wówczas działo się w Stanach, to już Mariusz Zawadzki, strona druga dziś Gazeta Wyborcza. Teraz strona piąta przed nami, chociaż temat ten sam, bo on zarówno na stronie czwartej, jak też i na stronie piątej, i jeszcze będzie ten temat dalej, ale o tym za momencik. Kto teraz weźmie Al-Kaidę? Organizacyjnie Al-Kaida bez trudu poradzi sobie bez Osamy Bin Ladena, ale jej wpływy na światowy dżihad coraz bardziej słabną i słabły już nawet wtedy, kiedy jeszcze Bin Laden żył, kiedy jeszcze działał. Dlaczego? Dlatego, że Al-Kaida to nie jest jedna duża formacja, to nie jest jakaś korporacja międzynarodowa, która jest sterowana odgórnie z jednego miejsca na świecie, ale to poszczególne, no niemalże zupełnie samodzielne małe komórki. Kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy tych komórek jest na całym świecie, bo przecież także w miastach Zachodu, przypomnijmy sobie chociażby to, co wydarzyło się już wiele lat temu w Londynie czy też w Madrycie. Przecież tam również były zamachy organizowane właśnie przez tamtejsze komórki Al-Kaidy. I te wszystkie komórki kontaktują się co jakiś czas ze swoją centralą. Ta centrala już dziś, to wiemy, była w Pakistanie, na pograniczu pakistańskim. No a teraz, gdzie będzie ta centrala, kto będzie nowym przywódcą Al-Kaidy? No to już o tym Robert Stefanicki dziś pisze na stronie piątej w Gazecie Wyborczej. Na razie nikogo takiego nie ma. Nie ma jakiejś jednej osoby, która mogłaby przejąć władzę po Bin Ladenie, bo przecież część jego współpracowników także już nie żyje. Także te osoby zostały zamordowane, czy też zabite przez Stany Zjednoczone podczas poszczególnych nalotów, podczas poszczególnych akcji. No bo taka niestety brutalna jest wojna, akurat ta wojna, a więc wojna między Al-Kaidą a Stanami Zjednoczonymi, to wojna wyjątkowo krwawa. I o tym, co działo się podczas tej wojny, podczas poszczególnych walk, czyli odsłon tej jednej dużej wojny, pisze dziś Robert Stefanicki i także wybiega w przyszłość, mówiąc o tym, co teraz może stać się z samą Al-Kaidą. To jeszcze jedna ważna informacja, to już strona szósta i ostatnia strona, no bo tak od pierwszej do szóstej, a więc sporo stron dziś w Gazecie Wyborczej na ten właśnie temat. Wszystkie te strony są zatytułowane Świat po Osamie i na tej ostatniej stronie z tego cyklu czytamy dziś o tym, że Saudyjczycy się cieszą, a talibowie nie wierzą, czyli reakcję świata arabskiego na to, co wydarzyło się w Pakistanie i w niedzielny wieczór naszego polskiego czasu. Rząd saudyjski wyraził nadzieję, że wraz ze śmiercią Osamy Bin Ladena, tutaj cytat, zło dobiegło końca. Zadowolenie wyraziły władze Iraku, jednak najczęstszą reakcją muzułmanów na śmierć lidera Al-Kaidy był brak reakcji. No i tak większość rządów, większość przywódców poszczególnych arabskich państw reagowała. Po prostu nic nie mówiono. Ani że się cieszą, ani że się nie cieszą. Oczywiście pojawiły się już tego samego dnia, kiedy była informacja, że Bin Laden nie żyje, a więc u nas był to poranek w poniedziałek, no to wtedy już, oczywiście w zupełnie innym czasie, bo też inna strefa czasowa w Pakistanie, pojawiły się rozruchy. Wtedy właśnie talibowie wyszli na ulice w poszczególnych miastach, no i demonstrowali swoje niezadowolenie z powodu śmierci Bin Ladena i o tym także dziś w Gazecie Wyborczej czytamy, to już artykuł tuż obok. Wielki blamasz z Pakistanu. Śmierć Bin Ladena może oznaczać wielkie kłopoty dla Pakistanu. Jego prezydent zaprzecza, że Pakistan udzielił szefowi Al-Kaidy schronienia, ale nie wyjaśnia, kto to, jak to możliwe, że Bin Laden żył obok koszar, mając generałów za sąsiadów i nikt o tym nie wiedział. No i ten temat zamyka nam spotkanie z tym właśnie tematem, a więc Świat po Osamie w Gazecie Wyborczej. Jeszcze na momencik do Rzeczpospolitej z tym samym tematem się udajemy, ale to tylko po to, żeby Państwu pokazać siedzibę Bin Ladena.
bo dziś Rzeczpospolita także takie zdjęcie, jakie przed sekundką w Gazecie Wyborczej widzieliśmy, zamieszcza. No i to zdjęcie pokazuje nam właśnie siedzibę Bin Ladena w Pakistanie. Jak to wyglądało? Wszystko za bardzo wysokim murem, wszystko bardzo, bardzo szczelnie jest odgrodzone od świata zewnętrznego. W tym domu mieszkał Bin Laden. Na drugim i na trzecim piętrze mieszkał on oraz jego rodzina. Szyby w oknach były. No oczywiście, że były, ale były to szyby metalowe. Tak to właśnie wyglądało, no bo Bin Laden przecież troszkę wrogów na świecie miał. Zamachy na jego życie były, no były organizowane już wiele, wiele razy. Tym razem jednak się udało. Podobno już w lutym Barack Obama wydał zgodę na tę właśnie akcję. Przypomnę, akcję pod kryptonimem Geronimo, ale trzeba było odczekać, trzeba było poczekać, wyczekać na ten dobry moment, aby zaatakować. Zaatakowano m.in., jak Państwo widzicie, ze śmigłowców. I dziś dokładny opis tej właśnie akcji w Rzeczpospolitej, chociaż również opis tej akcji znajduje się w Gazecie Wyborczej. Do Rzeczpospolitej jeszcze wrócimy, tylko teraz chciałem Państwu pokazać dwa zdjęcia z Faktu. Ponieważ Fakt pokazuje nam, jak wyglądała już w zdjęciach, nie na wizualizacjach, ale na zdjęciach, siedziba Bin Ladena. To są oczywiście przedruki z ABC News, a więc z amerykańskiej stacji telewizyjnej. No i tak właśnie ten dom, który przed sekundką Państwu pokazywaliśmy, tak on wyglądał w stanie naturalnym. Te wszystkie okna to okna metalowe, no i także wszystko bardzo, bardzo mocno zabezpieczone. To sypialnia, o same Bin Ladena, na jego łóżku widoczne są ślady jeszcze krwi, bo to zdjęcia tuż po tej właśnie akcji amerykańskich komandosów. I jeszcze jedno ostatnie zdjęcie to już rezydencja terrorysta, więc ten wysoki płot, o którym Państwu przed momentem mówiłem, jeszcze drut kolczasty na tym płocie, no i ten właśnie dom Osamy Bin Ladena. Tak dopadli Bin Ladena. Fakt, strona druga oraz strona trzecia. To teraz już inne tematy, chociaż tak jak mówiłem, temat Bin Ladena, nic dziwnego, że całą niemalże pierwszą część przeglądu prasy nam zdominował, bo i w prasie bardzo dużo informacji na ten temat dziś możemy znaleźć. Ale teraz z Pakistanu, z Waszyngtonu wracamy do nas, a więc do Polski, a dokładnie wracamy do polskiego Sejmu, a więc ulica Wiejska. A na Wiejskiej koniec kryzysu. Wraca pomysł budowy biurowca komisji. Sejm się rozrośnie. No, tak dziś pisze Karol Manes. Taki pomysł już pojawiał się kilka razy. Kiedyś, dawno temu, mówiło się już o tym, że posłowie mają zbyt mało miejsca do pracy. Do pracy. Czy posłowie pracują dobrze? No uznajmy, że pracują. No to mają mało miejsca, bo pokoje na komisję są bardzo małe. Ten największy gabinet, ta największa sala, więc sala kolumnowa, to ta sala, którą pewnie Państwo kojarzycie z poszczególnych komisji śledczych, no to jest zajmowana przez te największe komisje, a przecież komisji w polskim parlamencie jest bardzo dużo, bo to komisje sejmowe, bo to komisje senackie, bo czasami to również wspólne posiedzenia, bo to przecież także spotkania z ekspertami, na to wszystko potrzebne jest miejsce. No i to miejsce ma znaleźć się właśnie tutaj, to nowy biurowiec. Tak wygląda wizualizacja nowego budynku komisji sejmowej. Ten budynek mógłby być ukończony w ciągu nawet 3-4 lat. Tak pisze, czy też tak mówi Jan Węgrzyn, wiceszef Kancelarii Sejmu, a tak dziś pisze Rzeczpospolita na stronie 6. Ma być również podziemny łącznik, który ma połączyć budynek ten obecny, ten, który dziś możemy znaleźć przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, z tym nowym budynkiem. Czy takie coś jest potrzebne? No, parlamentarzyści mówią, że jest potrzebne. Czy takie coś jest drogie? Oczywiście, że jest drogie. Koszt to od 50 do 55 milionów złotych. No ale podobno ma nam to wszystko się opłacić, ponieważ poza takimi mniejszymi salami dla komisji ma też być 16 dużych sal, a każda z nich ma pomieścić minimum 100 osób. I te sale to właśnie mają być te miejsca, gdzie pracować mają m.in. te wspólne komisje, więc sejmowe i senackie na wspólnych posiedzeniach, kiedy musi zebrać się czasem ponad 100 osób, czyli polski Sejm się rozrośnie na Wiejskiej już po kryzysie. No to jeszcze tak, żeby sobie troszkę złagodzić teraz klimat, bo o ważnych, poważnych rzeczach dziś w początku dnia mówiliśmy, jest poranek. No to teraz taki temat, troszkę z przymrużeniem oka na koniec tej części ogólnopolskiego przeglądu prasy. Kot myśli, że jest sikorką. Kto taki temat może nam dostarczyć? Oczywiście, że Fakt. Fakt lubi takie tematy z pogranicza życia ludzi i z pogranicza życia zwierząt. No ale jak widać, chyba nie jest Państwu dane obejrzenie tego zdjęcia. Jeżeli ktoś jest ciekaw, no może spróbujmy. No to jak wygląda? No nie zobaczymy. No to trzeba sobie kupić Fakt. Niestety. I na stronie 15 zdjęcie kota, który myśli, że jest sikorką, Państwo znajdziecie
No to tyle. Chciałem pokazać, nie udało się, trudno. Teraz przed nami, mam nadzieję, że tym razem nam się uda Państwu pokazać to, co byśmy chcieli. Wystawa o Janie Pawle II. Lech Dymarski, a więc przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zrobił zdjęcia papieżowi. Wiele tych zdjęć pan Lech Dymarski zrobił. Są to zdjęcia niepublikowane do tej pory. Teraz te wszystkie zdjęcia możemy oglądać na płycie Starego Rynku. Jak wygląda ta wystawa, do kiedy ona potrwa? Zapraszam na krótki materiał. Później wracamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej. Na płycie Starego Rynku można podziwiać wystawę niepublikowanych wcześniej 19 fotografii autorstwa Lecha Dymarskiego. Zdjęcia zostały wykonane podczas pielgrzymki papieża Polaka do Szwecji w roku 1989. Fotografie są wyjątkowe, ponieważ pokazują wizytę Jana Pawła II w kraju z jednej strony luterańskim, z drugiej natomiast stosunkowo mocno zsekularyzowanym. Autor zdjęć, Lech Dymarski, jest przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Fotografie jego autorstwa można oglądać przed gmachem Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila. Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3, telefon 061 832 15 44. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firmy takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami. Wyśpisz się tylko z nami. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Właśnie dzisiaj, w dniu majowego święta, wypada, trzeba zaapelować, nie czyńmy z naszych narodowych symboli, z naszych pieśni i sztandarów zakładników współczesnych sporów. Ze skarbnicy historii wydobywamy nie stroje, nie kostiumy, nie dekoracje, lecz przestrogi, inspiracje i odwagę. Tak mówił wczoraj na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski. Modernizacja jak powietrze. No i ten właśnie artykuł, czy też po prostu przedruk przemówienia prezydenta Bronisława Komorowskiego dziś możemy znaleźć w Gazecie Wyborczej. No a to przemówienie, jak mówi część komentatorów, było przemówieniem bardzo, bardzo odważnym i też bardzo mocnym. No bo mówił prezydent Komorowski o tym, że mamy przecież wolną Polskę, dlatego też należy śpiewać jak? Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, a nie ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Oczywiście chodzi o słowa pieśni Boże coś Polskę. No bo takie dwie wersje tej pieśni w Polsce cały czas śpiewane są. Jedna wersja, a więc ta racz nam wrócić się, Panie, to wersja, która jest wykonywana przez zwolenników partii prezesa Kaczyńskiego, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość na licznych pochodach właśnie w taki sposób. Zwolennicy tej formacji śpiewają, no i tym samym sposobem wskazują na to, że Polska państwem wolnym nie jest. I do tego właśnie odnosił się prezydent Bronisław Komorowski. Mamy przecież wolną Polskę, szanujmy to, kochajmy nasze wspólne narodowe barwy. Słowo wspólne, no to tutaj jest słowem kluczowym, ponieważ to i przecież barwy dla Prawa i Sprawiedliwości, i barwy dla Platformy Obywatelskiej, i barwy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej i każdej innej partii. Przecież wolna Polska to Polska dla każdego. Tak chyba można najlepiej i najkrócej podsumować to, o czym wczoraj mówił prezydent Bronisław Komorowski na Placu Zamkowym w Warszawie. A to zdjęcie to już właśnie przemarsz pana prezydenta Komorowskiego i generała Mieczysława Cieniucha podczas uroczystości na Placu Zamkowym. To już odbiór oczywiście wojska, więc przemarsz
prezydenta przed poszczególnymi przedstawicielami, no chyba tak, bo tam przecież byli przedstawiciele wszystkich formacji Wojska Polskiego. Tyle. Strona siódma, Gazeta Wyborcza. Teraz strona siódma i także coś o polityce, ale tym razem o sfeminizowanej polityce. Miejsce trzeba zrobić, bo idą kobiety. Tak pisze kobieta, pani redaktor Renata Grochal. Kongres Kobiet przejrzy listy do Sejmu i sprawdzi, czy kobiety nie są spychane na gorsze miejsca. Najtrudniejsze zadanie